spotykamy się dzisiaj w pięknym miejscu. Zostaliśmy zaproszeni do Fundacji Nadzieja, która działa na terenie Bielska-Białej. I dzisiaj mamy człowieka, który tutaj no, przewodzi. Nadzieja. To tak jest klucz, tak? Słowo nadzieja tu dominuje. Tak, to jest klucz. Czyli wiemy, że nadzieja jest kluczem tutaj w tym miejscu. Ja mam takie pytanie związane z tematem tej ewangelizacji miasta. Chodzi o temat talent. W jaki sposób wy jako fundacja definiujecie to? Czy w ogóle taki temat się w ogóle pojawia, talent? Co rozumiecie przez słowo talent? Czy nasza fundacja generalnie zajmuje się różną problematyką związaną z terapią, wychowaniem dzieci i młodzieży? Więc siłą rzeczy dbamy o takie sprawy jak talent, ale bardzo często w tych sytuacjach, problemach, z którymi się spotykamy, ten talent jest głęboko zakopany. Zakopany przez problemy, zakopany przez nałogi, zakopany przez różne błędy wychowawcze, czy też błędy społeczne, które dotykają naszych podopiecznych. I najpierw zajmujemy się przywracaniem ich do normalnego funkcjonowania, normalnego życia. Prowadzimy terapię, zajmujemy się nimi, opiekujemy, czasem wychowujemy. I potem stopniowo zaczynają się wyłaniać z nich te talenty. Nie? Trzeba je odkopać. One są zakopane problematyką, problemami życiowymi, więc cierpieniem, trudnościami, krzywdą, bolesnymi doświadczeniami. Więc usuwamy tą warstwę tych cierpień, pojętych szeroko, bo fundacja zajmuje się szeroką problematyką wychowania i terapii dzieci i młodzieży, żeby potem spod tej warstwy wydobyć talenty, które tkwią w nich. Bo jak dobrze wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy ma jakiś talent. Jeden ma więcej, drugi mniej, ale każdy otrzymał talent od Pana Boga. I bardzo często one są ukryte, zakopane i kiedy potrzeba drugiego człowieka, który pomoże szukać tego talentu, wydobywać go, nie? Bo jest ukryty. No właśnie, no, czy talent może pomóc w trzeźwym życiu? Czy może prowadzić do trzeźwego życia? Czy ksiądz uważa, że to jest możliwe? Wy jako fundacja wiem, że działacie na różnych polach. W jaki sposób wy wydobywacie ten talent z tych ludzi? To jest pytanie. Czy tylko przez terapię? Ja myślę, że człowiek, który ma wgląd w siebie, tak, czyli ma czyste spojrzenie, umie rozpoznać wewnętrzny głos sumienia, umie rozpoznać głos Pana Boga, jest tak moralnie poukładany i jest także jego życie społeczne poukładane, jego rozwój harmonijny, to w końcu sam zaczyna odkrywać, jaki jest jego talent. Bo to jest coś głęboko w nas ukryte, zakodowane, dane przez Pana Boga. I naszą rolą jest tylko to, żeby to zauważyć. Więc trzeba oczyścić przedpole. Nie? I jednym z takich bardzo ważnych elementów każdej terapii jest szukanie zasobów. A poznanie swoich talentów jest poznaniem swoich zasobów. Bo jeśli ktoś ma talent, umie go rozwijać, to jest jego hobby, to jest jego życie, to zajmuje się tym talentem, nie? Dba o niego, rozwija i dzięki temu nie ma czasu na inne demoralizujące zajęcia, nie? Bo jeśli ma ktoś hobby, zainteresowanie, umie swoje zasoby wykorzystać, to żyje trzeźwo, radzi sobie w życiu. Jezus, mówiąc o talentach, mówi o czymś najistotniejszym, prawda? Jeżeli, taki przykład, mamy człowieka, który ma jakiś talent, załóżmy ładnie śpiewa, czy albo na przykład ładnie maluje, czy macie jakby takie możliwości, żeby mu podać tą rękę, żeby go gdzieś tam pchnąć dalej, mimo tego, że rzeczywiście to narkotyki albo jakiś alkohol, albo jakieś inne rzeczy go gdzieś tam ciągną, nie? Jak najbardziej już w trakcie terapii w ośrodku dla młodzieży są różne funkcje, więc jeśli zauważamy, że ktoś, nie wiem, radzi sobie świetnie w kuchni, no to jest zapraszany do tego, by pomagać w przygotowaniu posiłków. Jeśli ktoś, nie wiem, lubi śpiewać, no to bierze udział w liturgii mszy świętej, śpiewa psalmy. Są podopieczni, którzy umieją grać na gitarze, więc na mszy grają na gitarze albo w czasie ogniska. Więc jakby wykorzystujemy te talenty do pracy społecznościowej, dla społeczności. No i niekiedy właśnie się odkrywają takie talenty. Niektórzy nasi podopieczni mają, okazuje się, na przykład
taką żyłkę techniczną. Potrafią tutaj naszemu konserwatorowi pomagać i bardzo dobrze sobie z tym radzą. Mają taki dryk do tego, nie? Każdy gdzieś coś ma. No więc dajemy im szansę, dajemy możliwości, nie? W tych różnych funkcjach, które są w społeczności, oni się mogą angażować. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo mamy rok świętego Józefa, głównym patronem z tego co wiem jest święty Józef tego miejsca. Święty Paweł taki tekst kiedyś napisał. Nadzieja zawieść nie może. W jaki sposób nadzieja jest rozbudzana przez Was? Myślę, że dużą rolę także odgrywa tutaj formacja duchowa, bo rzeczywiście głosimy Ewangelię, głosimy Słowo Boże czynem, no bo w ogóle ośrodek jest dziełem ewangelicznym, prawda? Uzdrawianie chorych, nie? Więc jakby działamy Ewangelią, a Ewangelia ma to do siebie, że wlewa w serce człowieka nadzieję właśnie, że może być lepiej, no, że nawet jeśli upadnę, jeśli kogoś skrzywdzę, nawet jeśli sam siebie skrzywdzę albo swoje życie zawalę trochę, poniszczę, to mam szansę wrócić na dobrą drogę. Więc to jest przekaz ewangeliczny, Boże miłosierdzie, które daje poczucie ulgi i poczucie, że ktoś mi przebaczył, że jestem kochany mimo tego, że zdradziłem, że upadłem. I samo to Słowo Boże jest leczące, nie? Samo spotkanie ze Słowem Bożym jest leczące. A z drugiej strony pokazujemy też osoby, które przeszły przez ośrodek. Więc świadectwo życia tych, którzy żyją trzeźwo po ośrodku. To jest jakby drugi element, nie? Myślę, że kończąc naszą rozmowę, czy macie takie miejsce? Miejsce, gdzie można zapytać, zadzwonić, porozmawiać z kimś? Zgadza się. Zawsze można do nas przyjść po pomoc, po poradę. Szczególnie zapraszamy do właśnie naszego punktu konsultacyjnego albo poradni psychologiczno-terapeutycznej, która znajduje się w Wapienicy przy ulicy Zapora 100. Tam pracują dobrzy specjaliści, którzy od wielu lat, niektórzy od kilkunastu lat zajmują się terapią, wychowaniem dzieci i młodzieży. Przede wszystkim trzeba przełamać strach. Niekiedy jest tak, że człowiek się boi wyciągnąć do kogoś rękę, ale nie ma innej niestety drogi. Sami sobie w życiu nie poradzimy, potrzebujemy drugiego człowieka, który nas podciągnie. I w końcu trzeba zrobić ten pierwszy krok. Zadzwonić, umówić się, spotkać, porozmawiać. I to będzie pierwszy ważny krok, który pomoże odnaleźć kolejne wskazówki, co dalej. A dla każdego jest wyjście, dla każdego jest nadzieja. Każdemu da się pomóc, jeśli tylko się w to uwierzy. Wiara czyni cuda. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego.